Siemanko, z tej strony Toma. Jak zwykle niestety na ostatnią chwilę, już pomału się robi ciemno, ale stwierdziłem, że jeszcze przy tym nowym roku odpalimy jumpshota, sprzęcik, który pojawił się w naszym garażu dosłownie przed chwilą. Nie wiem, czy on będzie następcą Blitza, czy może będzie równoległą taką linią jumpshotów. Tutaj mamy jumpshota SC, czyli short course. Załadowane mamy Lipo 2S. Odpuściłem sobie jazdę na Nimchach i to jest moja zupełnie pierwsza jazda. A zatem zobaczmy, jak to jeździ. Znajomy dźwięk, znajome prowadzenie. Bardzo podobnie do Blitza. Zupełnie inna konstrukcja. Tutaj mamy do czynienia z płytą, z konstrukcją TVP, czyli takie Twin Vertical Plates. Dwie równoległe płyty pionowo ułożone, aluminiowe. I to jest podstawą tego sprzętu, jeżeli chodzi o podwozie. Tymczasem muszę Wam powiedzieć, że tak samo jak w Blitzu, tak samo tutaj w jumpshocie przyjemność z prowadzenia jest naprawdę duża. Bardzo fajnie się go prowadzi. Opony są znacznie lepsze w mojej ocenie niż były standardowo w Blitzu. Lepiej kleją. Wydaje mi się, że może nawet bardziej się gnie na zawieszeniu. Chociaż dawno nie jeździłem już Blitzem w takich seryjnych ustawieniach. Ostatnio nasz Blitz służy nam tylko do prędkości, do bicia rekordów prędkości. Na tą chwilę mamy 95 na godzinę i czekamy tak naprawdę na lepsze warunki atmosferyczne i potrzebujemy lepszych opon. Tymczasem wracamy do jumpshota SC, czyli short course, wersja szczotkowa. Jeździmy, przypomnę, na Lipo 2S w tej chwili. I kwintesencja na tą chwilę uważam tego, co w short course najlepsze, czyli fajne prowadzenie, realistyczny wygląd, bardzo uniwersalny sprzęt, uniwersalna konstrukcja. On pojedzie i dobrze na asfalcie i w takim lekkim terenie. Mamy tutaj trochę piachu obok. Także za chwilkę się przeniesiemy, żeby zobaczyć, jak sobie będzie radził w takim sympatycznym dla siebie otoczeniu. Nie zdążyłem zrobić tego, co powinno się zrobić z każdym nowym, nawet RTR-em, czyli przynajmniej zerknąć tam do tych trybów, dokręcić zębatkę atakującą, sprawdzić mesh. No i mocowanie silnika. Nie zrobiłem tego, zatem zobaczymy, czy HPI tutaj się spisało i nie ma żadnych luzów. No czy niestety będziemy mieli zonga i trzeba będzie to poprawić. Prędkość na 2S, jak na szczotkę, tak bym powiedział, standardowa. Ani super szybki, ani super wolny, ale no na pewno jest to fajny taki z wysokiej półki entry level model dla początkujących, średnio zaawansowanych. Ja powiem szczerze, no mamy również w garażu dużo szybsze sprzęty, ale jeżdżenie tym, nawet tutaj teraz na tym parkingu, sprawia mi ogromną radość, także już teraz mogę spokojnie polecić jumpshota w wersji SC, czyli short course. Ja go będę bardzo delikatnie traktował, ponieważ on jest taką naszą testówką. Pewnie za chwilę będzie na sprzedaż, żebyśmy mogli potestować sobie inne modele, ale jestem przekonany, że pojawi się z powrotem w naszym garażu. Na pewno potem dostanie bezszotkę jakąś. I to, co teraz tutaj widzę, jak się tym bawię sprzęcikiem, to mnie napawa optymizmem, jeżeli chodzi o pozostałe, nie platformy, bo powiedzmy o całą platformę, o jumpshota, czyli pozostałe modele, czyli na przykład jeżeli chodzi o Monster Trucka.
zróbmy jeszcze jakieś 2-3 szybkie przejazdy i zobaczymy, czy uda nam się jeszcze śmignąć po piachu. Jak dla mnie serwo no, wystarczające, zresztą ja nie jestem jakimś serwomaniakiem, przynajmniej na tą chwilę nie mam od razu potrzeby wymiany, żeby to było szybsze, żeby było mocniejsze. Tutaj do takiej jazdy, jaką w tej chwili sobie uprawiamy, naprawdę wystarczające. Tam jest ciekawie rozwiązane w tej chwili przełożenie serwa na koła, ale trudno to teraz będzie opisać, zatem najlepiej jak wam pokażę, w studiu nagramy sobie materiał i pokażę wam o co chodzi, co mam na myśli. W każdym razie mniejsze luzy i ta reakcja tutaj jest bardzo bezpośrednia. Opony mają taką na tej nawierzchni, jak wiadomo, no jest teraz zimno, ta nawierzchnia też zupełnie sucha nie jest. Mają taki sympatyczną relację, tak powiem, przyczepności do jej braku. Także można takie, powiedzmy, semi quasi drifty w miarę kontrolowane robić. Jest to całkiem fajna zabawa. Nawet, mówię, mamy do czynienia tutaj, przypominam, z silnikiem szczotkowym. Sprzęt jest zupełnie seryjny, wyjęty z pudła. Włożyliśmy tylko Lipo 2S. Trudno mi przestać tutaj się bawić, ale ruszmy jeszcze na ten piach. Napęd na tył oczywiście, nie mamy tutaj 4x4, natomiast ja bardzo lubię tego typu sprzęty, one są nieco bardziej wymagające w prowadzeniu, ale to nie jest tak, że nie da się ich opanować. Nawet jak tej mocy jest więcej, to one jak najbardziej, jak to jest dobry sprzęcik, to one są do opanowania i dają dużo, dużo przyjemności z jazdy, można sobie podriftować i pobawić się w takim terenie. No cóż, specyfiką jazdy bardzo mi przypomina Blitza. Nic dodać, nic ująć, na pewno będzie to sprawdzony sprzęt i już teraz mogę go polecić każdemu, kto o nim myśli. No zobaczcie, choćby sam fakt, że sprzęcik ready to run, gotowy do jazdy, praktycznie prosto z pudła, no musicie mieć tylko jakoś tam pakiet albo dwa pakiety, może dać naprawdę dużo, dużo przyjemności z jazdy. Aparatura już od razu wam pokażę, też fajna, bardzo ją lubię, to jest TF40, on teraz za bardzo tutaj nic nie widać, może mi się to uda jakoś ustawić. No w każdym razie to jest, taką samą mam w XS-ie, taka sama przyszła teraz do 4x4 do Bulleta Fluxa. Bardzo sprawdzona i
dobrze leży w dłoni, fajnie się nią operuje. Ja dosyć mocno przed wyjściem skręciłem sprzęgło poślizgowe, także tu widać, że przy takim lekkim, bo to jest bardzo lekki sprzęcik, widać, że za bardzo nie popuszcza z tyłu ten. Mechanizm i można całkiem fajnie polatać bokami. Na tą chwilę to wszystko. To był bardzo szybki przejazd w nowym roku 2017. Jumpshotem SC, czyli short course'em od HPI. Na razie mówił Tomaj RC. Do zobaczenia. I jeszcze troszeczkę wyciśniemy z niego tutaj na asfalcie. Będzie pewnie mniej przyczepności. We'll check it out here on this asphalt. Yeah, definitely less grip here. But that doesn't mean it's not fun. To wcale nie znaczy, że nie mamy tutaj przyjemności. Naprawdę świetnie się tym sprzęcikiem śmiga. Oby tylko się okazał tak samo wytrzymały jak Blitz, to wszystko będzie zajebiście. Hopefully it will turn out to be as durable as the Blitz is, and it will be a great choice. Dzięki za uwagę, mówił Tomaj RC. Zapraszam na mój kanał, zapraszam na Facebooka. Polajkujcie, jak Wam się podobał filmik i chcecie więcej. Do zobaczyska. Thank you guys for watching. Put your thumbs up if you like the video and see you. Bye bye.